shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, witam się z wami bardzo serdecznie w tym kolejnym odcinku do Subnautiki, w którym na start, trzymając ulepszony nożyk, nóż żarowy będąc dokładnym, siędziemy sobie tutaj na fotelu, którym jak się zorientowałem, jeśli siedzę na fotelu, to nie schodzą mi statystyki. Robiłem sobie wodę, zrobiłem sobie pułapkę grawitacyjną, którą myślę gdzieś tutaj wypuszczę. Prawdopodobnie, bo jeszcze nie jestem pewny, więc na razie sobie przypiszę pod, nie pod F, tylko pod zwykłą dwójkę. Tutaj, kiedy budowałem to obserwatorium, to mi wpadło to. A w tym odcinku zajmiemy się głównie bazą danych. Wszystkimi tymi wpisami, których jeszcze nie przeczytałem. No i także wpisem kapsuł czasu, kapsuły jednej dokładniej, mówiąc, którą znalazłem, kiedy szukałem tego mojego trupa. Chyba 2 albo 3 odcinki temu, ale no akurat ten fragment po prostu wyciąłem, gdyż uznałem go za nie do końca interesujący. W nim był plakat, miniaturka Aurory, taki modelik oraz jakiś pluszak, który jest aktualnie w szafce na bibeloty. A jestem właśnie w nowej bazie, której, uwaga, 1,5 godziny trwał poprzedni odcinek. Jako surowe wideo. Łącznie wyciąłem z niego ponad 0,5 godziny, a drugie tyle, ile trwało surowe wideo, zajęło mi stworzenie nowej bazy i przeniesienie wszystkiego po kawałku. Także trochę zeszło. Dobrze, na start. Porozrzucane szczątki. Analiza potwierdza, że szczątki te pochodzą z Aurory. Zewnętrzna powierzchnia materiału uległa utlenieniu, co jej gorący została podgrzana do ponad 1200 stopni Celsjusza. Zgadza się z to z zaistniałą dezintegracją kadłuba podczas wejścia w atmosferę. Zbieranie nieuszkodzonych części statków Alterra jest zakazane według prawa etyki i zasad technicznych, jednakże z takich szczątków jak te można odzyskać tytan przy pomocy każdego fabrykatora Alterry. Aha, czyli jak rozumiem, na przykład, nie wiem, fabrykator firmy Jay-Z Bond i brat nie były w stanie z fragmentów szczątków statków Alterry odzyskać, ponieważ nanoboty mają jakieś zabezpieczenia, czy jak? Rubin. Twardy, krwisto-czerwony kamień szlachetny, który składa się z tlenku glinu. Rubiny można poddać przetworzeniu, aby wykorzystać ich wytrzymałość strukturalną do konstrukcji zaawansowanych pojazdów i modyfikacji. Niezbędny w zaawansowanej fabrykacji. Podsumowanie. Skala środowiska. Te planety, w której się znajdujemy. Wynik jest planeta oceaniczna 3. kategorii. Nie wiem, co to znaczy. Atmosfera cenowo-azotowa, rozległa bioróżnorodność. Uwagi bezpieczeństwa może dawać schronienie drapieżnikom klasy lewiatańskiej. Nie może, tylko daje. Już się o tym niestety przekonałem. Skażona woda z wysokim stężeniem nieznanej bakterii. No, już znamy nazwę. Planeta poza obszarem Federacji. Ratunek mało prawdopodobny. No, jak chcesz się ratować, no to musisz zbudować rakietę. Ale żeby zdobyć rakietę, trzeba zdobyć jej schemat, który jest prawdopodobnie w kokpicie Alterry albo w kełbicie kapitańskiej. Nie należy badać otoczenia bez zabezpieczenia w postaci specjalistycznego skafandra i aparatury ochronnej. No, powiedzmy, że mamy takowy. Wychodnia łupku. Ta skała osadowa jest uformowana z płatów minerałów i lastych. Lastych? To jest poprawne? Załóżmy, że tak. Wewnątrz których znaleźć można rzadkie metale, takie jak lit. Warunki geologiczne tej planety umożliwiają formowanie się ich w głębiej położonych biomach. Źródło złota, litu i diamentu. No, ja już mam fajną miejscówkę. Konkretnie ten biom z galery to grzybami oraz węgorzami, ale zanim znowu tam popłynę, to jednak wolę ulepszyć Simofa, żeby nie wybuchł mi po raz drugi. Dobrze, mnie nie zabił tyle, przynajmniej. Wychodnia piaskowca. Ta pospolita, porowata wychodnia wydaje się formować dookoła
niewielkich ilości metali szlachetnych lub same te metale są składnikiem postępującej sedymentacji. Wow, ale dziwne słowo. Źródło ołowiu, srebra i złota. Ja już bym naprawdę w tym łupku to złoto odpuścił, nie? Bo to złoto częściej dropi z tego piaskowca niż srebro. Wychodnie wapienia, te charakterystyczne dla tej planety niezwykłe formacje geologiczne często tworzą się dookoła depozytów miedzi i tytanu. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że skała otaczająca metal została uodporniona na erozję, lecz mechanizm tego zjawiska pozostaje nieznany. Źródło tytanu i miedzi. No dobra. Kapsuła czasu. Time was spent. O, tutaj pron właśnie na grafice. There will come a day when you will have to make a great choice. You may choose to act without discretion or pause and reflect on your prior choices leading up to the present. Whatever your choice, be sure to keep souvenirs, so one day you too may share your story. Czyli tak, no Polski będzie dobrze spędzony czas. Kiedyś przyjdzie dzień. Teraz uwaga. Kiedyś przyjdzie dzień, kiedy dokonasz wielkich wyborów. Możesz wybrać, aby działać bez... Nie wiem, jak dyskrecję teraz interpretować, więc bez dyskrecji, być może, albo zatrzymać się i reflektować nad swoimi priorytetami, prowadzącymi cię do teraz. Cokolwiek wybierzesz, bądź pewny, aby zatrzymać pamiątki, by pewnego dnia, również i ty, mógłbyś podzielić się swoją historią. Tak mniej więcej by to było. No kurde, jestem ciekaw, czy ja też będę mógł stworzyć taką kapsułę. Okej, okay, lokalne formy życia. Fauna. Lewiatany, rafogrzbiet, lewiatański. Ta ogromna forma życia może osiągać ponad 30 metrów długości i należy do grupy lewiatanów. Całe szczęście żywi się tylko planktonopodobnymi organizmami. Chitynowy pancerz, większość grzbietu i część brzucha stworzenia pokrywa gruby warstwowy egzoszkielet. Sugeruje to zupełnie inną ścieżkę ewolucyjną od innych organizmów na planecie, które w większości są kręgowcami. Rafogrzbiet osiągnął tak duże rozmiary, znacznie większe od innych roślinożerców, prawdopodobnie dlatego, że wystarczająco duże drapieżniki zdolne do przebicia jego pancerza już dawno wymarły. Pęcherze enzymowe, podobne wizualne dla gruczołów algowych u gazonatów, te organy na brzuchu rafogrzbieta pełnią nieznaną funkcję w przewodzie pokarmowym zwierzęcia i są w stanie wypuścić do wody niewielką ilość soków trawiennych. Dobra. Ogród grzbietowy. Wachlarz z różnych wąsonogów i gatunków roślin na grzbiecie zwierzęcia, które zapuściły korzenie w stare pęknięcia chitynowego pancerza. Korzystają z darmowego transportu do unikania drapieżników i roślinożerców. Czasem jednak zdarza się, że za rafogrzbietami podążają ci bardziej głodni i szybsi roślinożercy. Ten gatunek lewiatana to pływający mikrokosmos warty wielu lat dokładnych badań. Cykl życiowy. Rafogrzbiety prawdopodobnie zdolne są przeżyć całe stulecia, jeśli tylko uda im się wyjść cało z pierwszego etapu wzrostu. Przez pierwsze kilka dziesięcioleci ich niewielki rozmiar pozostawia je podatne na ataki mięsożernych lewiatanów. No, widzieliśmy porównanie dorosły a mały właśnie w poprzednim odcinku. Nie, dwa odcinki temu to było. Towarzyski często podróżuje w niewielkich grupach. Porozumiewa się przez charakterystyczne wezwania. Zachowanie opiera się na słabo rozwiniętej świadomości. Można znaleźć na nich rośliny, niewielkie ryby i wychodnie metali. Ale raczej tylko metali pospolitych. Dobra. Mięsożerne. Krabowąż. O, poziom zagrożenia. Średni, powiedzmy. Ta forma życia wydaje się żyć w symbiozie z lokalną florą. Wszystkie napotkane gatunki znajdowały się w odległości 50 metrów od skupisk galaretogrzybów, a często w samych roślinach. Szczęki. Krabomórz posiada dwie pary kłów. Tu.
tu, chociaż tu nie wiem, czy nie ma jeszcze pod spodem drugich. A nie, dobra, tu. Tu i to są te pazury. Dwie pary kłów oraz po jednym większym pazurze z każdej strony. Zanurza te pazury w swojej ofierze, unieruchamiając ją, podczas gdy wewnętrzna szczęka rozdziera jej ciało. No jak mnie próbował dziabnąć, no to nie bardzo był w stanie mnie nawet ścięgnąć, więcej mi obrażeń te pazury same zadały. Ale okej. Symbioza z galerdogrzybami. Galerdogrzyby zapewniają idealne koczowisko, w którym czekają na ofiarę i chronią młode. O, czyli mogę pewnie w środku jaja znaleźć. Obecność krabowęży najwyraźniej odstrasza roślinożerców. Ciekawe dlaczego. Przed żerowaniem na samym galerdogrzybie, zapewniając tym samym ciągłość symbiozy. Krabowęże wyhazują zachowania terytorialne. Gdy są zagrożone, patrolują systemy jaskiń, w których zamieszkują. I warto ich unikać. Przestrzeniak. Poziom zagrożenia? Nieznany. Agresywna istota zdolna do teleportacji siebie i innych. O! Okej. Fokus. Nie zidentyfikowano żadnych powiązań genetycznych z lokalnymi formami życia. Nie wykazuje żadnych zachowań obronnych. Pewnie jak go zaatakuje, to się to zmieni. Głowa. Mechanizmy zlokalizowane w obszarze głowy umożliwiają tej istocie teleportację, której używa do śledzenia swoich celów. Czyli co? Mechanizmy? Czekaj, czyli to nie jest żywe? Tuw. Wydaje się, że poluje na inne formy życia, aczkolwiek nie stwierdzono obecności narządów trawiennych. Budowa wewnętrzna znacznie bardziej złożona niż u innych organizmów. Nie można stwierdzić, czy jest pochodzenia organicznego czy sztucznego. Wymagane są dalsze badania. Okej. Czyli co? Być może to jest konstrukcja prekursorów? Tych obcych? Którzy stworzyli m.in. tamto działo? W sumie on latał obok tych... Latał obok tego działa. I nie tylko. Więc kto wie. Rekin piaskowy. Potężny, średniej wielkości drapieżnik, który zakopuje się w piasku i czyha na ofiarę, atakując od dołu. Podobnie jak w przypadku wielu drapieżników, można chwilowo odciągnąć uwagę rekinów piaskowych, karmiąc zbliżające się głodne okazy. W sensie chyba karmiąc go zbliżającymi się okazami. Czy coś takiego. A, nieważne. Przednia płetwa grzbietowa. Niespotykane umiejscowienie płetwy grzbietowej sugeruje przeznaczenie nieraz... A może przewinicie tej myszki? Wiecie, no te, na samym przedzie. Umiejscowienie płetwy sugeruje przeznaczenie niezwiązane z poruszaniem się w wodzie. Możliwe, że wykorzystywana jest do zakopywania się w piasku w celach gotowych lub jest po prostu wybrykiem ewolucyjnym. Segmentowany egzoszkielet. Gruby pancerz na grzbiecie zapewnia niemal doskonałą ochronę przed atakami z góry. Choć zwierzę jest zdolne do osiągania imponującego przyspieszenia, to jego egzoszkielet utrudnia szybką zmianę kierunku. Rekin piaskowy jest więc doskonale zaprojektowanym łowcą polującym z zasadzki, ale nie nadaje się do długotrwałego pościgu. Odnóża. Niewykorzystywane do przemieszczania się, używane głównie do wzburzania powierzchni piasku, ułatwiając zwierzęciu zagrzebywanie się pod powierzchnią. Unikać i uważać na potencjalne zasadzki w piaskowym środowisku. Stalker, albo stalker, nie jestem pewien, jak to czytać, czy z angielskim akcentem, czy po prostu. Drapieżnik o opływowym kształcie, którego można spotykać w lasach wodorostów, gdzie czyha na ofiary, wypływający z płycizn na żer. Stalker prawdopodobnie wypełnił swoją niszę ewolucyjną miliony lat temu, idealnie balansując między prędkością a rozmiarem, i może być jednym z najstarszych gatunków na planecie. Ciekawe, czy są jakieś lewiatany starsze od niego. Co ja gadam, na pewno są jakieś starsze od niego. Stalker wydaje się przejawiać zainteresowanie depozytami tytanu, co powoduje wyostrzanie oraz nadwyrężanie zębów. Aha, czy takie jedno i drugie naraz, powiedzmy. Podobnie jak w przypadku wielu drapieżników, można chwilowo odciągnąć uwagę stalkerów, karmiąc zbliżające się głodne okazy. Dobra.
Zęby Stalkera niezwykle twarde i szybko rosną. O, okej, dobra. Jego wydłużona szczęka może kąsać większych napastników z ogromną siłą nacisku, a jednocześnie jest wykorzystywana, by dopaść małych roślinożerców szukających schronienia wśród skał. Widzenie nocne. Warstwowa budowa siatkówki sugeruje przystosowanie do polowania w nocy. Okej. Okay. Płyty grzbietowe. Każda z płyt poruszać się... może poruszać się niezależnie, dając zwierzęciu dużą zwrotność. O! Płetwy brzuszne. Długie i mocne. Dzięki nim Stalker jest w stanie polować nawet na najszybszą zdobycz. Zęby Stalkera mogą mieć zastosowanie w produkcji szkła emaliowanego. No, już kilka takich szkieł zrobiliśmy. Zębacz, czyli pirania. Agresywny osobnik, który poluje w grupach. No jak na razie wali mnie po sztuce. On ma takie średnie, powiedzmy, zagrożenie. W 94% składa się z mięśni, w 4% z tkanki łącznej i w 2% z tkanki mózgowej. Niewybredny, gdy głodny. A prawie zawsze jest głodny. No dobra. Wyspecjalizowany czułek węchowy. Czyli co? A dobra, jest jedynka i to jest ta antenka nad głową. Używany jest do wykrywania płynów ustrojowych w wodzie z dużych odległości. O, okej. Druga para oczu. Prawdopodobnie przeznaczona jest do wykrywania peryferyjnego większych drapieżników i głodnych członków własnego gatunku. Aha, czyli on nawet sam siebie może żreć, okej. Silnie rozwinięta płetwa ogonowa ułatwia ataki grupowe i ściganie ofiar kosztem manewrości pojedynczych osobników. Obliczenia sugerują, że stworzenie o masie nawet 100 razy przekraczającej wagę zębacza mogą paść ofiarą ataku ławicy liczącej 10 osobników. Okej. Unikać ławic i krwawienia w ich pobliżu. No, czyli jak pirania. Zęby Stalkera. Rozszerzona analiza pozyskanych próbek uzębienia została zakończona. Próbka dopasowana do gatunku Stalkera. Ząb Stalkera wykazuje niezwykłą lekkość i wytrzymałość oraz zawiera jedynie śladowe ilości wapnia. Krawędzie noszą ślady zużycia i są pokryte płatkami metalu, co pozwala przypuszczać, że podgryzając metal, Stalker ostrzy sobie zęby. Zastosowanie jako naturalny substrat w fabrykacji szkła emaliowanego. Zgniotka, you fucking kamikaze! Ten przedziwny gatunek rozwinął awaryjny mechanizm obronny polegający na wzajemnym zniszczeniu agresora i ofiary. Przedziwny? To jest naprawdę niedomówione. W ogóle tutaj co? Co to tu jest, że on się tak nadyma? Siarka? Nie wiem. Oko z przodu umożliwia zwierzęciu identyfikację i śledzenie potencjalnych agresorów. No ja na przykład jej jeszcze nic nie zrobiłem, a ona ciągle wali mi na pyskę, żeby walnąć mi kamikadze. Roślina zgniotki. Roślina przystosowała się do żywienia związkami siarki kumulowanych przez zgniotkę, która mieszka w jej liściach. Silniejsze, zapewniające lepszą ochronę rośliny, zapewniały idealne warunki gniazdowania, co z kolei prowadziło do otrzymywania większej ilości pożywienia od większych zgniotek. Mechanizm obronny. Wraz z upływem czasu w zwierzęciu odkłada się siarka. W przypadku uderzenia w przeszkodę z wystarczającą prędkością, kolce na ciele uaktywniają wybuchową wewnętrzną reakcję chemiczną. Przed wejściem do płytkich jaskiń przygotuj karabin unieruchamiający, działko antygrawitacyjne lub podobne. No, działko mogę zrobić, ale jeszcze go nie mam. A może będę za chwilę musiał go mieć. Padlinożerny i pasożyty. Krabopająk. Zwiny terytorialny padlinożerca. Dobrze przystosowany do życia zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Membrana wymiany gazowej. Absorbuje niezbędne do życia gazy z wody lub powietrza w celu prostej regulacji funkcji ciała. Żuwaczki, przedstawiciele tego gatunku, szukają padliny w grupach, a potem strzegą swojego znaleziska podczas pożywiania się. Niezbędny przy utylizacji odpadów naturalnych. Unikaj lub unieruchamiaj. Pływak. Dwa gatunki żyjące w symbiozie przyczepiają się do wszelakich obiektów w bezpośredniej odległości, próbując pozyskiwać z nich pożywienie.
Dominująca forma życia, różowa część tkanek i wewnętrzne szczęki ssawne należą do bytu dominującego. Gdy przysysa się do organizmu lub innej stabilnej powierzchni, próbuje pobierać składniki odżywcze w celu pobudzenia wzrostu. I dobra, mam jeszcze trzy. Dwie inne. Membrana z mikroorganizmów. Zewnętrzna, żelowata otoczka to siatka mikroorganizmów zdolnych wytworzyć szczelnie zamkniętą próżnię dookoła szczęk stworzenia. I bufor helowy. Cienka warstwa helu przechowywana w środku zewnętrznej membrany, która zapewnia wysoką wyporność pływakowi i wszystkiemu, do czego jest doczepiony. Może pomóc w zwiększaniu pływalności zatopionych obiektów. Okej. Pradawny pływak. Dane biologiczne sugerują, że te ogromne pływaki rosły w pomysłowej symbiozie z ziemią, do której się przywiązały. To są z tej wyspy, te pływaki. Grunt, który stanowi część istoty, unoszony jest w wodzie, zapewniając ilość światła słonecznego i przyspieszając wzrost roślin. Gdy starsze rośliny giną, osady organiczne i składniki odżywcze przenikają do skały, z której żywi się pływak, aby osiągnąć tak imponujące rozmiary. Istoty musiały rozwijać się w takich warunkach przez tysiące lat. Cykl życiowy. Młode pływaki rodzą się w pobliżu powierzchni, skąd opadają na dno morskie i przyczepią się do każdej stabilnej powierzchni, znajdującej się po drodze. Osobniki, które mają więcej szczęścia, przyczepiając się do źródła składników odżywczych, będą rosły, zwiększając w ten sposób ich pływalność i przyciągając wszystko, do czego są przyczepione, bliżej powierzchni. W wyjątkowych przypadkach kilka pływaków może przywiązać się do gatunku z klasy lewiatanów, podnosząc go na powierzchnię i praktycznie prowadząc do jego uduszenia. Ciało będzie spożywane przez miesiące, dopóki nie zostanie całkowicie rozpuszczone, pozwalając pływakom ukradkiem szukać nowego gospodarza. Okej. Szczerze, chciałbym zobaczyć, jak na przykład ten rwęgator, którego bym naszpikował pływakami, wypływa na powierzchnię i się dusi. Z wielką chęcią. Osobniki, które z powodzeniem poniosły ląd ku powierzchni, zagradzane są rosnącym i stałym źródłem pożywienia, które pozwala im się rozmnażać i ponownie rozpoczynać cykl. Podsumowanie. Niesamowite. Prawda. Skoczek. O, czyli wreszcie to. Pospolity padlinożerca u podstawy łańcucha pokarmowego. Otwór gębowy na tyle mały, aby nie stanowił zagrożenia dla większości organizmów. To stworzenie jest przystosowane do żerowania na odpadkach w swoim ekosystemie. Drzeżuwaczki. Używane do utrzymywania pozycji przy dryfowaniu i do grzebania w jaskiniowych osadach dennych. Trzodnóża. Dzięki 7 mięśniom ta forma życia może pokonywać w wodzie duże dystanse, a także poruszać się po morskim dnie. Niezbędny przy utylizacji odpadów naturalnych, obecność może wskazywać na pobliskie systemy jaskiń. Okej, i świetlik, którego zeskanowałem w poprzednim odcinku. Zagrożenie minimalne, o ile nie zerowe. Mały, luminescencyjny padlinożerca, mniej więcej wielkości kciuka. Stworzenie to może być dalekim krewnym rekina piaskowego, wykazując podobieństwo w niezwykłych kończynach, segmentowanym egzoszkielecie i skłonnościami do kopania w dnie. Szczęka. Zestaw zaokrąglonych zębów jest przeznaczony do odrywania kawałków koralowców, jak i trawy morskiej przylegającej do kamieni. 5 nóg, 2 ramiona i duża płetwa pozwalają świetlikowi skalnemu chwytać się i chodzić na powierzchni kamienia w poszukiwaniu pożywienia, a także szybko odpłynąć w bezpieczne miejsce na wypadek ataku. Zielona luminescencja. Świecąca zieleń w ciemności może być dziwną strategią przetrwania, ale ta adaptacja wydaje się być zachowaniem godowym lub jakimś innym wyspecjalizowanym procesem obejmującym tylko ułamek całej populacji, chyba że bycie zjedzonym jest po prostu częścią cyklu życiowego świetlika skalnego. Podsumowanie, nieszkodliwe. No, czyli zerowe zagrożenie. Duże roślinożerne. Gazonat. No, on przez to jest troszeczkę niebezpieczny. Powolna forma życia i jeden z większych roślinożerców na planecie. Będąc potencjalnie pokaźnym posiłkiem, gazonat chroni swoje terytorium, wydalając do otaczającej wody bańki z trującą i żrącą zawartością, zdolną rozpuścić nawet włókna syntetyczne. O!
System filtracji. Gruba, niewrażliwa skóra i liczne warstwy skrzeli sprawią, że ta istota jest odporna na szkodliwe zawiśny kwasu, które produkuje. Gruczuł glonowy, bulwiasty, podobny do worka dodatek w tylnej części zwierzęcia. Wewnątrz gruczołu żyją luminescencyjne żółte glony, które wytwarzają trujący związek. Mięśnie brzucha mogą się kurczyć, powodując, że gruczuł glonowy wydziela związek do otaczającej wody. Duże płetwy brzuszne, zdolne do potężnych ruchów poprzez wodę podczas poruszania się w małych stadach. Gazonaty wydają się być z natury towarzyskie i mogą nawet wykorzystać swoje wydzieliny w okresie godowym. Ich głośne nawoływania prawdopodobnie sygnalizują pobliskie zagrożenia lub źródła żywności. Zachować ostrożność, kwaśnej bańki można odzyskać i wykorzystać. Królimanta. Wodna roślinożerna forma życia. Królimanty prowadzą spokojne, samotne życie i z natury są ciekawskie. Ich mięso jest silnie trujące, co sprawia, że interesuje się nimi niewiele drapieżników. Uszy. Podwójne pomarańczowe wpustki wyrastające z głowy wyczuwają drgania w wodzie. Falujące skrzydła. Wyraźnie podobna metoda przemieszczania się do ziemskich mant. Genetyczny brak podobieństwa wskazuje jednak, że te dwa gatunki zupełnie niezależnie rozwinęły podobne rozwiązania adaptacyjne do otaczającego ich środowiska. Dowody wskazują na to, że duże oczy królimanty znajdują się po obu stronach głowy, znajdujące się po obu stronach głowy są względnie niedawnymi adaptacjami. Prawdopodobnie istnieją pokrewne gatunki manty w innych środowiskach na planecie. Nieszkodliwe i niejadalne. O, w radiu co się pojawiło? Meduszczka. Gatunek ten przystosował się do życia przy niskim poziomie światła, rozwijając przezroczyste bioluminescencyjne ciało. Cecha ta może pomagać przy oświetlaniu pobliskiego obszaru podczas żerowania, odstraszaniu drapieżników i identyfikacji innych osobników tego samego gatunku. Światłoczułe. Zaobserwowano mniejsze zwierzęta, które pływają przy meduszce, korzystając z jej oświetlenia. Zwierzę samo w sobie zbliża się także do źródła światła, być może myląc je z osobnikami swojego gatunku. Niejadalna. Nieboraja. A, to jest ten taki gołąb, powiedzmy, tutejszy. Nieboraja ma głowę przypominającą głowę ptaka oraz opierzone skrzydła, które umożliwiają jej lot. Nieboraje zazwyczaj latają w pobliżu lądu i rzadko zapuszczają się nad ocean. Odpoczywają na ziemi, ale są bardzo płochliwe, gdy się do nich zbliżyć. Skrzydła, chociaż są podobne kształtem do innych mant wodnych z planety 4546b, analizy nie wykazują jednak dużego pokrewieństwa z tym gatunkiem, które jest w granicach, chyba powinno tu być, średniej planetarnej. Wydaje się, że nieboraja zaczęła podążać własną ścieżką ewolucyjną znacznie wcześniej niż inne gatunki. Dieta. Zwierzę żywi się głównie ziarnami. Nie zaobserwowano nurkowania do wody w poszukiwaniu pożywienia, co sugeruje, że są zależne od roślin lądowych. Obecność może wskazywać na pobliski suchy ląd. Okej. Dobra, myślę, że akurat ryby sobie daruję. Ale wam chociaż to zostawię. Okej. Co? Łypacz. Neonówka. Ocznik. Jadalny, ale niskokaloryczny. Oczopłaszczka. Okogon. Ten też ma wysoką zawartość kalorii. Pęcherzówka. Oraz źreniczek. Dobra, tyle z fauny. Teraz
flora. Kielich Jaffy. Pospolity grzyb lądowy, zazwyczaj rosnący w grupach, bardzo szybko rośnie, a jego rozmiar ograniczony jest jedynie przez dostępne składniki odżywcze i ilość wolnego miejsca. Rzechotka, no to jest też średnio interesująca. Tutaj także. Dobra, tutaj. Nie, no tutaj w sumie też nie. Kapelusznik. Grzyb lądowy z możliwymi do zebrania zarodnikami, niejadalny. Oraz krzok. Różowolistna roślina o geometrycznych kształtach, która rośnie wyłącznie na lądzie. Morze. Czerwone ziele. Czerwony koszykownik. Dzięgielówka fioletowa. Galaretogrzyb. Tego sprawdźmy. Forma życia wyjątkowa dla mikrokosmosu zlokalizowanego w systemie jaskiń głęboko pod trawiastym płaskowyżem, gdzie duże skupisko mięsożernych form życia odstrasza mniejsze drapieżniki. Drapieżniki żadnych zidentyfikowanych, no bo zaraz cię trzepnę. A w faunie to wykrabowąż, to co to ma być, co? Składa się z twardej, podobnej do pnia podstawy, z której wyrasta krucha, fioletowa membrana. Struktura membrany sugeruje wrażliwość na drapieżnictwo, lecz brak na to dowodów. Nieznane mechanizmy obronne, możliwe relacje symbiotyczne. Niemożliwe, tylko są skrabowężami. Niebieska palma. Opijawka drzewna. Grzybopodobna, pasożytnicza narośl, która przywiera do innych organizmów, wypuszcza specjalny enzym wyżarający otwór w powłoce skórnej gospodarza, poprzez który pasożyt bezpośrednio czerpie substancje odżywcze. Zewnętrzna szczęka nie ma żadnej konkretnej funkcji. Może do czegoś służyć na innym etapie rozwojowym. Możliwe do pozyskania enzymy z grzybów. Okej. Pokrzywka żyłkowana. Słonecznik morski. Ten okaz składa się z szeregu złożonych, pomniejszających się pierścieni połączonych biciami. Okej. Tygrysiczka. No. Jak to wyczuwa wodę? Znaczy, jak to wyczuwa w wodzie? Unikać lub unieszkodliwiać. Jak? Mam to ściąć? Wioziele. Dobrze przystosowana zarówno do płytkich wód, jak i systemów jaskiniowych, roślina ta żyje w symbiozie z gatunkiem koralowców, który urośnie u jej podstawy. Wiszący parzydełkowiec. Co? Czemu to jest w... Adar to jest ogólnie w morzu, okej. Okay. Poluje na małe ryby. Zaroślek jaskiniowy. I żerowniczka. Nie, to jest w florze. Dlaczego ta meduza była we florze? Przydatne. No, tutaj żeśmy sobie to obczaili. Galareciak. Te organiczne struktury rosną na ścianach jaskiń. Fioletowe wyrostki na ich powierzchni zawierają żel o małej gęstości wypełniony zarodnikami. Od czasu do czasu pękają, unosząc się ku powierzchni i przyczepiając się do kolejnej napotkanej skały. Chociaż wyrostki żelowe są jadalne, ich niska gęstość sprawia, że są one nieodzownym, zaawansowanym materiałem budowlanym. Jadalne, niezbędny materiał potrzebny do produkcji aerożelu. No, niestety już się tego boleśnie przekonałem. No, a tutaj kwasowy grzyb. Nasiona wodorostów. Pnącze wodorostów. Roślina siarkowa. Gatunek rośliny wydaje się służyć jako gniazdo dla wybuchowych form życia, które ich strzegą. Tfu! Na nie. Zewnętrzne płatki wyglądają na nieuszkodzone, mimo obecności zamieszkujących rośliny stworzeń, co sugeruje skomplikowany wspólny rozwój. Roślina przystosowała się do żywienia składnikami odżywczymi i minerałami składanymi w niej przez rybę. Osad siarki na wewnętrznych liściach może być wskazówką do wyjaśnienia mechanizmu, przez które zwierzę eksploduje. Siarka jest użyteczna przy tworzeniu narzędzi naprawczych. Co ty nie powiesz? Koralowce. Grzybowe drzewo. Jest użyteczne. Koral stołowy. A czipy komputerowe. Koralorurkowiec do utleniacza. Koralowiec mózgowaty. To mnie ciekawi akurat. Stała rozwijająca się kolonia mikroskopijnych organizmów. Ten gatunek koralowca przystosował się do odfiltrowywania dwutlenku węgla z otoczenia.
Węgiel wykorzystuje do rozbudowy kolonii, a tlen wydala przez wyspecjalizowane lejki wydechowe. Jest bardzo odporny, co sugeruje, że próbki dojrzałego okazu można sztucznie uprawiać. Butle nurkowe są w stanie pobierać tlen z wody tam, gdzie to możliwe. Okej. Płyta muszli koralowca. Ten rodzaj koralowca zdatny się do przetrwania w bliskim sąsiedztwie innych korali, filtruje składniki odżywcze i dzieli się nimi poprzez zerodnikopodobną substancję, która rośnie wokół podstawy. Nie odkryto żadnych praktycznych zastosowań. Pobrane dane. Dane obcych. To żeśmy sobie sprawdzili całe. Dokumenty publiczne. Akta osobowe obywateli Alterry. Oto co Frank nam powiedział. Słyszałem, że na świecie istnieją jeszcze miejsca, gdzie dzieci nadal uczą się z książek. Codziennie chodzą na zajęcia, uczą się zapamiętać rzeczy usłyszane, a potem muszą zapisywać ponownie te słowa w kontrolowanym środowisku. Albo światy, gdzie każdy powinien wykonać dowolną, wybraną przez siebie kreatywną pracę. Jak jest cel uczenia rynku, rysunku lub śpiewu w świecie, gdzie nie ma działu zarządzania z osobami ludzkimi, by koordynowały galerie i koncerty? Na światach Altery testy psychometryczne i specjalistyczne wirtualne szkolenia pozwalają na wydobycie i maksymalne wykorzystanie unikatowych zdolności każdego. Max Zoinkow. Ciekawe, naprawdę ciekawe, ile z tych... Ciekawe, ile z tych osób mówi to szczerze, a ile robi to tylko po to, żeby dostać kasę. Czy raczej zrobi ło. Dobra, to pomijamy. Ocaleni z Degasi. Dziennik środowiskowy. Użytkownik Paul Torgal zażądał zbadania wzajemnych odniesień łączących idealne warunki pod budowę bazy z okolicznym środowiskiem. Wyświetlam wyniki. Duże podziemne jaskinie ze sporą liczbą wejść. Otoczenie podtrzymujące mikrokosmos unikalnych, drapieżnych form życia. Super! Drobne niestabilności strukturalne ścian w jaskiniach, obszerne złoża surowców. Okej. Ocena bezpieczeństwa C. Ocena optymalnego stanowiska bezpieczeństwa bazy B. Stanowisko siódme zostało wybrane jako optymalne miejsce na budowę bazy z następujących powodów. Bliskie sąsiedztwo do jednego z wejść jaskini w razie nagłego wypadku, średnia odległość od drapieżnych organizmów, stabilny fundament pod budowę, łatwy dostęp do materiałów. Stworzono sygnał namierzający. Dobrze, to możemy zdegować. Tutaj źródło transmisji. Aktywne urządzenie wypornościowe, kapsuła ratunkowa zlokalizowana na poziomie morza. Kapsuła znajduje się blisko opadu radioaktywnego pochodzącego od Aurory. Przybliżone źródło transmisji 150 metrów w kierunku północno-zachodnim od środkowej sekcji lewej buchty Aurory. Jako iż mam już kompas, to mogę to znaleźć. I myślę, że to będzie dobre na start kolejnego odcinka. Zwłaszcza, że od tej kapsuły mogę znaleźć tą kapsułę. Zachodnio-północno-zachodni. No, czyli mniej więcej jak będę szedł na północny zachód, nie? To jakoś tak powinienem to chyba zlokalizować. Okej, okay. Zanim komunikacja została przerwana, kwatera główna Altery przesłała zestaw schematów do głównego komputera Aurory w kajucie kapitana zlokalizowanej za dokiem Pron. Znajduje się dobrze strzeżony terminal, który ma dostęp do schematów. Kod to 2679. Okej. Okay. Schematy. Ekwipunek. Działo grawitacyjne. Umożliwia technikom manipulowanie siłą grawitacji w odległości do 20 metrów. Często wykorzystuje się do przenoszenia materiałów w górnictwie oraz w budownictwie. Okej, okay, tutaj reszta opisu dla Was. Kapsuła czasu. Te wytrzymałe pojemniki zostały stworzone do przechowania kilku małych przedmiotów oraz dowodów pisemnych, jak i fotograficznych, w celu późniejszego ich odzyskania. Kapsuły czasu są często tworzone przez samotnych ocalałych, którzy chcą wesprzeć tych, którzy znajdą się w tej samej sytuacji.
w przyszłości, bądź pozostawić dowody z czasu ich trudnej sytuacji, które mogą zostać znalezione po rozłożeniu się ich ciał. Większość awaryjnych pojazdów ewakuacyjnych jest domyślnie wyposażona w kapsułę czasu, która zwykle znajduje się w kokpicie i zostaje wystrzelona podczas odlotu. Alterra wymaga, aby kapsuły czasu były wyposażone w narzędzia i zasoby, aby pomóc tym, którzy odnajdą je w przyszłości. Karabin unieruchamiający. Używa opatentowanej technologii, aby niemal całkowicie zatrzymać czas wokół wybranej istoty na tyle, na ile pozwalają prawa fizyki, efektywnie przytrzymując cel w miejscu bez wpływania na jego organy wewnętrzne. Został zaprojektowany, by ułatwić pracę naukowcom i inżynierom poprzez wydłużenie okna manipulacji w czasie przeprowadzania delikatnych procedur lub eksperymentów. Karabin posiada łatwe do wymiany ogniwo energetyczne oraz spust, który może zostać przytrzymany, aby zwiększyć obszar działania i wydłużyć jego czas. Spowalnia szybko poruszające się mechanizmy. Paski klinowe ułatwić prace konserwacyjne. Tymczasowego unieszkodliwiania organizmów w celach badawczych. Zatrzymywanie potencjalnych zagrożeń podczas przemierzania niebezpiecznych miejsc. To trzecie będzie najczęściej chyba dla mnie. W moim przypadku stosowane. Uwaga, w przypadku próby unieruchomienia większych form życia może nie działać poprawnie. I wonder why. Skafander przeciwporomienny to tutaj dla was. I wzmocniony skafander, który znaleźliśmy... a którego schemat znaleźliśmy w poprzednim odcinku. Do 70 stopni Celsjusza testowane wytrzymałość. Sprostowanie, skafander nie chroni cię przed śmiercią. Dzięki. Nie domyśliłem się. Energia. Bioreaktor. Dla was opis. Proszę. Panel słoneczny, tam przypadkiem gdzieś odpaliłem, ale w razie, tak dla was, w razie czego, oraz reaktor termalny. Instalacje bazy, akwarium, drzwi grodziowe, fabrykator, grządka wewnętrzna, grządki i donice, konstruktor baz. Lampa przemysłowa, reflektor, stacja dokująca, stanowisko modyfikacyjne, sterownia skanująca i zewnętrzna skrzynia plantacyjna, a także pojazdy, przenośna konsola pojazdów, cyklop. Ciekawe. 54 metry długości. Ciekawe. Nie posiada automatycznego systemu przeciwpożarowego. Okej. Balastu awaryjnego, więc w razie tonięcia i całkowitej awarii zasilania pojazd na pewno utonie. Super. To jest Siglide oraz Simov. Morska ćma. No i tutaj zaawansowane teorie i zestaw przetrwania. Wszystko jest przejrzane, więc okej. Przejrzeliśmy całusienkie PDA, więc mogę je na spokojnie zamknąć. Przyglądać się wodorostom. I zakończyć ten odcinek. A z wami widzę się w kolejnym, w którym pokażę wam w całości moją bazę. Oraz także sprawdzimy obie kapsuły. Chyba, że będzie to wymagało założenia na łeb tej czapki chroniącej mnie przed promieniowaniem, więc wtedy może nie do końca. Chociaż jeśli nie będę chciał niczego zwiedzać dalej w pobliżu, no to w sumie czemu nie? Dobra, never mind, będę myślał potem. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia. Cześć.
Cześć.